Witam kolegów hodowców. W dniu dzisiejszym Sylwester, zbliża się nowy rok 2018, więc w tym miejscu chciałbym wszystkim hodowcom złożyć najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, żeby się spełniły marzenia, żeby mieć satysfakcję z hodowli. Oni wszyscy muszą być mistrzami. Ważne, żeby mieć satysfakcję, czerpać z tego przyjemność, bo do tego to ma służyć. No i żeby każdemu spełniły się właśnie jego marzenia. Jak każdy, trzeba na nowy rok powziąć jakieś plany i decyzje. No jeden, na decyzję, która już zapadła wcześniej. W 2018 roku nie będę prowadził wspólnego gołębnika. Z tego rezygnuję. Co do gołąbków, to po nowym roku, w styczniu, planuję ich zaszczepić, czy najpierw przeprowadzić jakieś badanie, przygotować do szczepienia, zaszczepić i później przyjdzie luty. Luty to właściwy termin na parowanie. Gołąbki, które zostały, to będą parowane, ponieważ ja tam było wystawione, kto ogląda, to moje gołębie rozpłodowe zostały wystawione na sprzedaż. Kilka par zostało, kilka parek właśnie będzie jeszcze teraz wysłanych zaraz po nowym roku, a te, które zostaną zaszczepione, to już nie będą wysyłane, no bo i tak potrzeba 2 tygodnie kwarantanny, żeby doszły do siebie i nie za bardzo będą nadawały się do wysyłki. No a potem po tej kwarantannie, jak już będzie luty i szła wiosna, to nie za bardzo jest sens par gotowych wysyłać i sprzedawać. Tym bardziej, że już będzie trzeba poczynić jakieś kroki w wstępnym przyparowywaniu. Na bieżąco będę chciał dodawać jakieś filmiki co jakiś czas, żeby śledzić, co się będzie działo. Tym, którzy mają ode mnie gołąbki, mam nadzieję, że dobrze się im będą sprawować. Jeszcze te kilka gołąbków zostanie teraz wysłanych. No i powoli będziemy zmierzać ku wiośnie. Także wszystkim hodowcom życzę i pozdrawiam. Dobry lot.